okazji ogłoszenie alertu tysiąclecia, patrol numer 1 ze szczytu przy szkole 62 przyjdzie z panem profesorem przeprowadzić wywiad. Bardzo chętnie pan służy. Może pierwsze pytanie. Ile lat liczy Polska i od czego pochodzi nazwa pola? Nazwa Polan pochodzi od pól uprawianych, bo większość terenu, z których zaludniali, były właśnie pola, a nie puszcze czasu. Puszcze były tylko na pograniczach, znaczy na terenie granicy między Pomorzem a Wielkopolską, tak samo między Śląskiem a Wielkopolską i między Śląskiem a Łużycami. Jeżeli chodzi o wiek Polski, to na pewno ona jest starsza co najmniej o 100 lat od pierwszej wiadomości historycznej, ponieważ Mieszko nie mógł od razu stworzyć tak potężnej instytucji, jaką jego państwo reprezentowało. Nazwiska trzech jego przodków na pewno są postaciami historycznymi. O wywiady proszą wszyscy, czasami kilka razy w tygodniu. Od asów polskiej publicystyki do najmłodszych wielbicieli, wśród których cieszy się olbrzymią popularnością. Wiedza o najstarszych dziejach państw jest stosunkowo młoda. W Polsce archeologia liczy dopiero kilkadziesiąt lat.